Jestem po fragmencie lektury jednego fragmentu tekstu biblijnego. Jest to Ewangelia Marka i chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, która w tym fragmencie zwróciła moją uwagę. Jest to dla mnie absolutna rewelacja na dzisiejszy dzień. Posłuchajcie, jak brzmi ten tekst. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony, i całe miasto zgromadziło się u drzwi. I uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby. I wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. A gdy go znaleźli, rzekli do niego: wszyscy cię szukają. I rzekł im: pójdźmy gdzie indziej do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Jak myślicie, który fragment tekstu wybrałem jako tą rzecz, która mnie bardzo uderzyła? Inaczej, co mnie uderzyło w tym tekście? Demony? Uzdrowienia? Choroby? Absolutnie nie. Wypatrzyłem dosłownie w tym tekście fragmencik, który mówi o tym, że Pan Jezus Chrystus, pomimo tego, że przychodzi do Niego bardzo dużo ludzi z chorobami, z demonami, On się z tym wszystkim rozprawia, idzie w pewnym momencie na puste miejsce, wczesnym rankiem, przed świtem, kiedy jeszcze nie ma tego całego zgiełku, kiedy jeszcze ludzie nie zaczynają na Niego napierać, udaje się na puste miejsce, żeby się modlić. Zdałem sobie sprawę i zdaję sobie z tego sprawę, że często w naszej krzątaninie zapominamy o tym, żeby udawać się, tak jak nawet Pan Jezus, udawać się na puste miejsce i tam szukać kontaktu z Bogiem sam na sam. Nie przygotowując kolejne spotkanie, nie przygotowując się do jakiejś kolejnej rozmowy. I nie mówię teraz tylko i wyłącznie o życiu duszpasterza, ale każdego z nas jako chrześcijan. Czy idziemy na takie puste miejsce? Czy się modlimy? Doszło nawet do tego, że uczniowie, Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za Panem Jezusem. Oni go szukali, oni mu nie dawali spokoju. Tyle ludzi czeka na ciebie. Każdy coś chce. Każdy ma najważniejszy problem na świecie. Jak ty gdzie jesteś? Tu pada nawet takie ofuknięcie na Jezusa. Wszyscy cię szukają. Muszę wam powiedzieć, że czasem też się tak czuję. Ten chce to, tamten chce to. Tu jubileusz, 500-lecie, kolejna jego odsłona, 16 spotkanie, człowiek goni ze spotkania na spotkanie, nie mając czasu nawet usiąść i zreflektować, co dzieje się w jego życiu. Puste miejsce, społeczność z Chrystusem, czyli czas bez komóreczki, czas bez dzwonków, czas bez internetu, czas bez myśli o tym, co za chwilę, czas, kiedy można spokojnie usiąść nad Słowem Bożym i właśnie odkryć chociażby taką perełkę. Moi drodzy, ja zachęcam was do tego i zaraz też pójdę to zrobić, żebyśmy taki czas wygospodarowali. Bo można mówić o wielkich rzeczach, można mówić o wypędzaniu demonów, można mówić o chorobach, można być wielkim nawet kaznodzieją, mówić o wielkim świadectwie. Ale jeżeli nie przeżywasz osobistego czasu z Bogiem, z Panem Jezusem, jeżeli nie masz z Nim osobistej relacji, to pozostaje tylko i wyłącznie w sferze myśli, w sferze uczuć, a to jeszcze jest daleko do wiary. Życzę wam Bożego prowadzenia i czasu osobistego, osobistej relacji z Panem Jezusem Chrystusem sam na sam. Zostańcie z Bogiem.